czcigodny księże arcybiskupie. Ja chciałem zapytać o dokument na temat chrześcijańskiego wymiaru patriotyzmu w odniesieniu do wypowiedzi kardynała Wyszyńskiego na temat nacjonalizmu, że działajcie w duchu zdrowego nacjonalizmu, nie szowinizmu, ale zdrowego nacjonalizmu. I chciałbym się zapytać, jak się ma ten dokument do tych słów? Nie musimy przekonywać do tego najpierw, że kardynał Wyszyński był gorącym patriotą i w wielu swoich wypowiedziach podkreślał to, że widzi całą swoją służbę w Kościele w Polsce jako służbę wewnętrznie połączoną, w której jednoczą się wątki służby Kościołowi i Ojczyźnie. On używał, jak pan mówi, ja nie znam dokładnie tej wypowiedzi, pojęcie nacjonalizmu, być nacjonalistą, ale tutaj trzeba wiedzieć, że w jego czasach nie było tak jasnego rozróżnienia, jakie znajdziemy chociażby u Jana Pawła II, zwłaszcza w tej jego ostatniej książce Pamięć i tożsamość, gdzie on wyraźnie rozróżnia, papież, między patriotyzmem a nacjonalizmem. Mówiąc, że patriotyzm jest miłością ojczyzny, ale nie na zasadzie takiej, że liczy się tylko miłość do własnego kraju, a nienawidzi się albo lekceważy czy pomniejsza wartość innych narodów. Przeciwnie, to jest służba własnej ojczyźnie i innym, ponieważ jeśli jest to służba i jest miłość, to jest to miłość, która jest otwarta na innych. I to jest to, co się wyraża w haśle znanym dobrze Polakom XIX wieku, kiedy wielu z nich walczyło za wolność naszą i waszą. Kiedy kardynał Wyszyński używał słowo nacjonalizm w tym dobrym znaczeniu, zapewne mu chodziło o to, żeby pojmować go w duchu tego, co określał Jan Paweł II mianem patriotyzm. Natomiast nacjonalizm, są różne postaci nacjonalizmu, są też bardzo skrajne, są też takie, które przyjmują postać wręcz szowinizmu. Od tego naturalnie Kościół katolicki się odcina, opowiadając się właśnie za tym patriotyzmem, który w ustach kardynała Wyszyńskiego pewno był właśnie tym dobrym nacjonalizmem, w przeciwieństwie do postaw kosmopolitycznych, gdzie właściwie się rozmywa różnica między własnym narodem, własnym pochodzeniem, swoją ojczyzną, a innymi krajami. Wszystko się traktuje jako równe. Tymczasem to jest właśnie nauka i kardynała Wyszyńskiego, i Jana Pawła II, że żeby zrozumieć siebie i własną tożsamość, trzeba sięgać do własnych korzeni. Ta metafora korzenie wraca bardzo często w poezji, ale także w homiliach arcybiskupa kardynała Wojtyły, a potem Jana Pawła II. Myślę, że tak to trzeba byłoby rozumieć.